Niektórzy spędzają wakacje w malowniczych miejscach. Są jednak tacy, którzy całe albo przynajmniej większość wakacji spędzają nieco inaczej. Oto Paweł z gatunku graczy, w swoim naturalnym środowisku podczas miażdżenia przeciwników. Paweł ma przewagę nad innymi graczami. Jego klawiatura jest cicha i niezawodna. Jego myszka jest bezprzewodowa i precyzyjna. Z kolei słuchawki są ultra lekkie i pozwalają mu usłyszeć każdy krok przeciwnika. Paweł nie osiągnął tego dzięki ewolucji, lecz poprzez sklep Genesis i 15% rabatu. Wystarczy w koszyku wpisać kod Paweł i wszystko stanieje o 15%. Przed zakupem skonsultuj się z rodzicem lub innym sponsorem. Według niepotwierdzonych badań gry rozwijają szybkość reakcji. Materiał sponsorowany przez kochaną firmę Genesis. Wracamy do odcineczka. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł z misji Oszelka Reni Bird Bird. Hello. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj Need for Speed kupny. Ustaliliśmy budżet do 600 tysięcy, z tego względu, że dużo aut usunęli, niedużo aut zostało do wyboru, wszystkie są drogie. Więc mamy 600 tysięcy na zakup auta, tuning auta. Spotykamy się na lotnisku i sprawdzimy, kto lepiej stuningował, kto ładniej stuningował i kto będzie miał szybszy samochód. Oczywiście, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, subik, łapka i komentarz wsparcia mile widziane. Dokładnie. No dobra, ja zacznę od tego, że wchodzę na stronę internetową, żeby pokazać widzom, ile kosztuje samochód, który wybrałem. Ja tak samo. Proszę bardzo. To jest cena. Czyli tak, mamy 600 tysięcy. Tak. Minus. Cyk, 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 cyk. Dobra, zostaje mi tyle. Więc no, sobie policzą. Dużo nie zostaje. Znaczy nie, w sumie dużo nawet, jeżeli tuning będzie tańszy czy coś tam to. Tak, renty możesz pokazywać na palcach. Ogólnie już mówiłem, ja już wszystkim powiedziałem przed nagraniem, że nawet jak nie stuninguję, to moje auto po prostu wygrywa wyglądem, nie? No na pewno, moje tak samo. Dobra, czyli tak, pancerz, olać. Hamulce, olać. Trochę lepiej, trochę gorzej. Silnik. Ty kupiłeś auto za 500 000 i ty nie jesteś na pancerz? Nie, ja oszczędzam po prostu. Wolę kupić coś lepszego. No dobra. Czyli na przykład wydech. Pancerz spowalnia. Pancerz spowalnia? Co od kiedy? Tak samo jak pasażer. No, to sobie zrobię. Dobra, czekaj, jakieś tutaj, kurczę, co to za rury wydechowe w ogóle są? Pasażer w wadze piórkowej. No właśnie. Ja muszę sobie to zrobić. Dobra, okej. Okay. Już tutaj wpisuję tylko tę cenę, czyli minus. O, ja cię kręcę. Pancerz okay. Za tyle to nie chce. Nie, to brzydko wygląda. Dobra, przednie zderzaki. Ale to będzie torpeda. To będzie sick. Tam jesteś torpeda. Sam jesteś. Mój to będzie torpeda. No. Going to be sick, yeah, man. Okej. Okay. Muszę zapisywać nice te. Dobra, chyba wezmę w takim bądź razie kwoty coś takiego. Tylne. Jak to liczę? Czyli. Jak to liczy w głowie? Jak ci nie da? Cyk. Strasznie drogie te elementy są. No są. Dobra, grille. Fajnie to jest. Silnik czwartego poziomu za niecałe 7000. Okej, okay, czekajcie, tutaj. Jak ty to zrobiłeś? Nie no, bez jaj. Jeszcze nie wiem. Dobra, sportowy. No chyba sportowy wezmę. A, wezmę to. Plus mentalnie plus 10 do prędkości. Dobra, stać mnie jeszcze. Dobra, maska. Powiem tak, że mi nawet pewnie zostaną pieniądze. Robimy w stylu oczywiście Need for Speedowym, pamiętajmy o tym. Tak, więc... tak, chciałbyś. Dobra, ta maska jest za droga trochę. Weźmy coś tańszego, ale ładnego. Tak. Kurczę, nie, dobra, słuchajcie, tu jest jakaś po prostu lipka. Muszę sobie zapisać. No dobra, w takim razie to, czyli dobra. Tutaj. Nic nie odejmuj, tylko dawaj. Drzwi. Dobra, słuchajcie, coraz mniej na tuning osiągów mi zostaje, naprawdę. Nie, to zostawiam takie, jakie są. Chociaż, kurczę, nie, takie są dużo lepsze. Oznaczenia. Poważnie? Ja cię kręcę, oznaczenia. 24 tysiące za. Nie, dobra. Innym razem, innym razem. Że ile za oznaczenia? Że ile? 24 tysiące do 30, tak, no to tak, aha. To nie, to... Odpuszczam. Dobra, ja odpuszczam. Chromowane koła za zero. Aha, na pewno, tak. No. Czekaj, sportowe. Ty masz tam ten...
odłożone. Nie, to nie, to nie. To brzydko wygląda. Na razie zdecydowanie. Nie, że po prostu mnie nie stać, tylko po prostu brzydko wygląda. Okej, poważnie, aż tyle. Dobra, to też na razie zostawię. To na razie nie. To na pewno chcę. O, dobra, sportowe flagi. Okej, nie, dobra, ja muszę chyba dolne, czekaj, co to tu jest? To jeszcze zobaczę później. Czekajcie, chciałam to dodać, ale no... Dobra, to będzie spoko. Dodaj, Joshi, nie wstydź. Nie, chodzi o hajs, wiesz? Kremuj się. Zawsze będzie hajs. Zostanie, no, tak. Zostanie mi, ale dobra. Jak zaoszczędzę. Dobra, to wygląda... Czekajcie, to... A ile? No właśnie Te spoilery to mnie rozwalą po prostu. Tak. Ten spoiler jest dobry, bardzo ładny, mi się podoba. Chyba wezmę sobie, zrobię, nie wiem. Coś takiego? Zawieszenie. Tylko muszę zobaczyć za kolorem. Nie, no tutaj myślę, że nie ma takiej podskrzynia bieg. Najpierw zobaczę kolor, to już mam w ogóle. Okej, to na pewno już wiem, że będę musiał oszczędzić trochę. To jest tak za darmo, to wiem. Dobra, koła. Metaliczny. Okej, no to już wiem, że będzie dupcia. Chromowane, one takie fajne, drogie. No wezmę chromowane, bo ja one... Ja mam za zero, więc też biorę chromowane wyjątkowo. Aha, fajnie. Okej, super, biorę. Tutaj, co to jest? Nie, idź mi z tym. Na razie to zrobimy. Masakra. Szyby. Dodatkowy. U mnie to będzie koniec. Jak to koniec? Tak, nie, szybko? Też nie. Ej, dobra, czekajcie, coś mi tutaj... Tak, powiedzieliśmy na początku przed odcinkiem na lotnisku. Nie było mnie. Bo sprawdzamy. Nie było auta. Mnie, odbierałem córkę z przedszkola. No właśnie, chyba tak. Dobra, czekajcie, mam teraz problem, jak tutaj rozkminę, jak tu zrobić w ogóle... Teraz chcecie mnie oceniać, widzowie? Czyli chyba weźmiemy to. Minus. Jeszcze się zastanowię, czy będą cię chcieli oceniać. Cyk. A to w sumie by się przydało. Skrzynia biegów. To fajnie wygląda. Skrzynia biegów. Super, na pewno wezmę najlepszą. To mi pasuje kolorystycznie, dobra. Nie, no to tu muszę wziąć tutaj w takim razie tą, czyli minus. Czyli... Minus. Ale ja znowu szedłem na ciebie tak naprawdę. O, dobra. Zostało mi tyle, na symboliczne jakieś, nie wiem, zmiany koloru? Nie wiem, czy mnie stać na zmianę koloru. Nie mam kalkulatora pod ręką. A telefon? Nie masz telefonu? No ładuje się, no. Co za koleś. Dobra. Co za koleś? Ja mam w głowie kalkulator. To wezmę, bo to jest... Dobra, czyli tak, kolor podstawowy. Tego nie wiem, co tu jest. Coś takiego. Jest. To mi się kolor podoba. Dodatkowy. Zostaje mi naprawdę niewiele na kolor dodatkowy. Dobra, kolor dodatkowy. Okej. Zróbmy sobie ten. Zostało tyle. Przy hangarze? I spoko. Chyba więcej nic nie zrobię. Kolor wykończenia. O! Nie chcę. Kolor wykończenia. Nie, kolor wykończenia to jest naprawdę tylko wyłącznie nitki? Dobra, słuchajcie, zostało mi na tyle kasy, że mogę jeszcze zrobić jedną rzecz. I zostaje mi dokładnie tyle. Super. Myślę, że nic więcej już z tym nie zrobię, także ja już wyjeżdżam i jadę w takim bądź razie na lotnisko. Dobra, słuchajcie, chyba wszyscy już są gotowi, wszyscy już zrobili auta, wszyscy są na lotnisku, także słuchajcie, jedziemy do hangaru, zobaczymy jakie auta, kto co kupił, jak zrobił, wjeżdżamy. Proszę bardzo, zapraszam, uważajcie na ten lespiący się samolot, bo on zawsze się respi, nie wiem dlaczego tak dziko. Tak. Dobra, i proszę we mnie nie wierzyć, że ja w ogóle nie mam pancerza. Zaoszczędziłem. Okej. Ej, dobra, świetnie, każdy ma inny samochód. Tak jest. Także jest, no jest rewela. Okej, Joszelka tutaj, dobra, Ren, jakiś... Też myślałem o tym, żeby go wziąć. Ale finalnie wziąłem Lambo Bambo. Myślałem o innym jeszcze. Zapraszam, żeby coś sprawdzić. Czy możecie wejść na górę na dach i zobaczyć, czy się tam zmieścicie? Wiesz co, chyba kiedyś sprawdzaliśmy i nie, tutaj nie ma. Tu jest normalny dach niewidzialny. To potem zrobiłam, żeby nie było dachu. No i ja cię kręcę. Dobra, zobaczmy na Joszelkę najpierw. Joszelka, co to jest, ile kosztowało, ile ci zostało? Już ci mówię. Czekaj, muszę tylko wejść do samochodu ponownie. No. Ty chcesz, żebym pamiętała, ile za ile go kupiłam. No na pewno. No. Terenowe.
już ci mówię. Kupiłam go za 345 tysięcy, okay. A zostało mi 3,5 tysiąca. Okej, okay, dobra. I to jest... kurde, zgubiłam go. Wejdę do auto, zaraz ci powiem. To jest Canis Camacho. Canis Camacho, tak jest. Dobra, okej. Okay. Przejdźmy dalej. No to podalej mamy właśnie piękne Lambo Ursus. Ursus, nie Urus. Czyli Pegasi Toros. Samochodzik kupiony za 498 tysięcy. Po tuningu zostało mi 782 dolce. Okej. Okay. Nie. Bardzo no. Ładnie wydałeś wszystko. Także wykorzystam praktycznie wszystko. Dobra, zobaczmy dalej. To jest Odrena, tak? Tak, to jest moja ciężarówka. Wapit ciężarówka. Wapit ciężarówka. Ja już do niej wsiądę, żeby zobaczyć, jak to wygląda dobrze. 375 tysięcy. Na tuning wydałem tyle, że się zmieściłem w budżecie. Zostało mi, no nie wiadomo ile, bo to matematyczne zadanie dla moich widzów. Okej. Okay. Dobra, no to jeszcze tutaj widzę od Bertberta Fura. Dobra, to jest taki fajny, stary Dodge. Kosztował mnie 461 tysięcy i wydałem 121 na tuning, czyli zostało jakieś 12 tysięcy. Okej, okay, dobra, czyli chyba najmniej wydał Bert? Tak? No, ja chyba wydam najwięcej. Tak. Ewentualnie Ren, który nie zdążył, nie przeliczył tego dokładnie. Pewnie będzie na minutę. Najwięcej. Pewnie będzie na... mi zostało 18. O, ty łobuzie. Dobra, słuchajcie, chodźcie. Szybko odjedźcie za... Ach, kurczę, dobra, myślałem, że wybuchnie. Dobra, chodźcie na płytę lotniska. Zobaczymy, które auto będzie szybsze w takim bądź razie. Jadę powoli. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o tuning, tak z ciekawości, czy zrobiliście go do końca, na maksimum, turbo, skrzynia biegów i osiągi? Pod osiągi, tak. Ja miałem takie tanie, że... Takie tanie miałem to wszystko, że też tak zrobiłem na fulla. Okej, okay, no ogólnie... Turbo mi kosztowało tam chyba z 20 tysięcy. Dobra, ogólnie powiem tak, ja turbo w ogóle nie dałem. Skrzynia biegów chyba też nie na maksa i silnik też nie na maksa. Nie dało rady, po prostu zabrakło. Dobra, gotowi? No. Zręcznego. 3, 4. Dobra. Nie, czekajcie. Okej. Okay. Okej. Dobrze, Lambo Bambo nie zrobione na maksa, ale wygrywa, nawet bez turbo. Chyba, że prędkość maksymalna będzie niższa. Ile mnie Berber mnie przegoni. Mamy, nie, Ren? No, ja też mam terenowe, mam napęd na 4 przecież. Nie, ja mam podpisane w kategorii przemysłowe nawet, wiesz? A, okej. Dobra. Spróbujmy bez ręcznego. W takim razie. Trochę ciężko konkurować. A co ty z Lambo? Lambo Bambo dobre jest. Jakoś się muszę tu ładnie ustawić. Radowi zrobić miłe miejsca. A w szczególności, że to taki ciągnik Ursus. Dobra, bez ręcznego. Uwaga. 3, 4. Ale synchronizacja normalnie. Dobra, Berber ogólnie teraz Berbertowi nie stanął, więc automatycznie nie wypruł tak do przodu. Ale wyprzedza. Okej, okay. Oczywiście w komentarzach tam na dole dajcie znać, które auto wam się bardziej podobało. Ja które lepsze. A ja myślę, że możemy zrobić teraz jakiś wyścig przez miasto jeszcze. Dobra. Taki typowo Need for Speedowy. Jasne. O. Dobra, to chodźcie, zapraszam w takim razie pod bramę. Dobra, poszła flara. Startujemy jak spadnie na ziemię. Poleciała. Zaraz spadnie przed tobą. Uwaga. Ale ja nie widzę. Spadła? Jest. Ja nie widzę żadnej flary. No spadła obok Berta. Nie, ale to ja nie widziałam, więc mogłam wcześniej sobie ruszyć w takim razie. Wielka świecąca flala. Ale mówię ci, że ja nie widziałam. Co nic nie widziałam? Trzeba otworzyć oczy. No to... O, widoczne. Zapytałam gdzie. Ja nie wiem, gdzie miała spaść. Skąd nie miałem wiedzieć, gdzie spadnie? Musiałem patrzeć lewo-prawo, gdzie ona spadnie. No przesuń się! Co tam się dzieje? Wow! Dziki wyścig! Dobra, ogólnie, słuchajcie, jedziemy do banku. Flika. Albo jak Jaszaka ostatnio powiedziała, flaka. Flaka. Tak jest. Dobra. Wyścig przez miasto, także wszystko się może zdarzyć. No możemy na kogoś wpaść, możemy na coś wpaść, nie wiadomo. Musisz zatankować swojego Ursusa. No musisz. Tam jakieś panie czekają na chodniku, możecie je zabrać jak chcecie. Żłopie robę. To nie są panie, to są te barierki. Skrzaty. To są barierki. Oczywiście. Normalnie oczy musisz sobie wymienić. Nerdy, co? Oczy sobie wymień. Ty oczy sobie wymień, wielka świecąca flara była. No na pewno. Najgorzej, ja nie mogę w nic przywalić, ja nie mam w ogóle... A, zrobiliście pancerz czy nie?
Tak. Troszkę. Tak? A, okej. Okay. No ja właśnie pancerza nie zrobiłem i ogólnie kwestia... zrobiłem, ale nie, nie. Kwestia wygląda tak, że ja coś przywalę, to po prostu mi wyrwie koło, nie? Po prostu... No, trzeba chyba coś. Albo upadnę na dach i wybuchnę. No i widzisz, jaki tryhard, Paweł? Co? No, tryhard? Wyścig, to ma być dynamiczny wyścig, w ogóle, wow! Wow! Dobra, zatrzymam się na krzaku. No dobrze, co? Jedź, chłopie, jedź, 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 jedź! Nie jedzie. Nie. Dobra, ktoś za mną, kto jest za mną? Zajeżdżający, kurde, drogę. No, jestem za zajeżdżającą drogę, tak, tak. Nie, tu jest auto. Dobrze. O Jezu. To dobra, tam koniec. Ja się dopiero raz wykrzaczyłem. Utknąłem. Jak utknąłeś? Ja Apelatomizer, jedziesz dalej. Nie ma. Wembercie. Nie masz? A, ja nie mam flary właśnie. Masz takiej podstawowej broń? Nie mam, bo mam za dużo tego. O nie, gdzie to było? Auto. Tutaj, o. Ja też. A, to dziękuję. To już, to zaraz znowu zaryję. A to ja nie. Dobrze. Już wiem chyba, w który zaryłeś. Nie wyjadę. Nie wyjedziesz stąd? O. Zwróć. Halo, twoje. Gdzie wy jesteście? My ja tu, ja tu czekam na wypłatę z banku. Czekamy na ciebie. Co to ma być? Ren? Ło, prawie przejechałeś mu buzie! Wow! No przejechała mnie! Chyba leżysz pod moim buzie. Ała! A gdzie chcesz? Co to? Co ty chcesz? Przepraszam cię. Nie, no potrąciła mnie już szelka! Ja ci dam normalnie! Chodź no tutaj. Właśnie, gdzie jest twoje auto? Tu jest. Schowałem je. Schowałem je przed wami. Tu jest zaparkował tego Ursusa. Ja ci zaraz, to chodź tutaj, ty gałganku jeden, ty. Masz, zaparkował tak, swoją na tylnej 30. szybie masz wycieraczkę dodatkową. Wypad! Berber, który wracaj tutaj, ty... Okej, okay. Nic ci będzie. Ej, wszystkie auta wybuchły tam, co nic ci będzie. Bardzo dobrze. Co to miało być? To jest końc odcinka, dzieje. Nie wolno tak się bawić. Wolno. Ale to ty się bawisz. Ren? Co za... Czekaj! Paweł. Co? Pobawić się nie da. Dawaj tutaj, no chodź, mam snajperkę! Dobrze. Nawet pobawić się nie da. Co się nie da bawić się? Tobą się nie da bawić. Ze mną się nie da bawić? Co ty mówisz? Nie, totalnie. Ren? Nie! Ja nie wiedziałem, że ty na dachu już jesteś. W ogóle Berbert... Nie ma Berberta, uciekł normalnie przed nami. Wziął normalnie łobuz, kurczę, nie chce się bawić RPGami, no. Gdzie on jest? Berbert, pomóż mi. Potrzebuję twojej przemocy. Czy to jesteś ty na środku? Nie, to Joszelka. Joszelka przeżyła. Joszelka nie przeżyła. Dlaczego nie dostałeś obrażeń ode mnie? No bo tak wyszło. Dlaczego cały czas rozpij mnie na głupiej plaży? O nie, Paweł. No Berber, ty mnie potrąciłeś. Ale spadłeś mi pod koła, Paweł. Bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, tym sobie szmatkiem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Pa, pa, do następnego. Joszelka, chcesz chwycić rakietę? Jeszcze chodź tu, Berber. Nie, bo znowu zrobię się na głupiej plaży. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty. Ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.